Nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest Ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem Cię Ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu On uwierzył jako temu, który ożywia umarłych, i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. Oto słowo Boże. Amen.